Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o nagrywaniu filmów na YouTube. Trochę z innej strony filmy niż zwykle, ale myślę, że wielu osobom to się przyda. Będzie ten film się składał jakby z dwóch części. Dla moich stałych widzów raczej przeznaczona będzie ta druga część, ale i tak może obejrzyjcie początek, może też się Wam to do czegoś przyda. Tak, jak zrobić dobry film na YouTube? Co to znaczy dobry film? Przede wszystkim trzeba się zastanowić. Dla większości będzie to film, który ma dużą oglądalność, który przyciąga uwagę, który sprawia, że osoba staje się widzialna na tym YouTubie, że ma pewną popularność, może nawet dużą. Część osób zaczyna przygodę tutaj po to, żeby zdobyć duże pieniądze, żeby zdobyć wielką sławę. Cóż, można. Jak to zrobić? Jak to zrobić? W tej pierwszej części powiem, jak zrobić, żeby film miał dużą oglądalność. Otóż tak, trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów. Pierwszym elementem jest okładka. Okładka musi przyciągać uwagę, musi się wyróżniać. No, większość moich okładek moich filmów taka nie jest. Natomiast jeżeli Ty chcesz zdobyć wielką popularność, musisz nad tą okładką mocno popracować. To musi być tak, że jeżeli komuś wyświetla się cała strona filmów, żeby jego oczy przyciągnęła właśnie Twoja okładka. Dużo kolorów, jakieś zaskakujące elementy lub coś niezwykle pięknego, coś niezwykle brzydkiego. Musi być zupełnie inna od tych okładek dookoła. Cóż, przy okładce jeszcze poradziłbym, żeby wykonywać ją samodzielnie. Jeżeli już ściągasz jakieś zdjęcia czy plakaty, cokolwiek z internetu, zwróć dużą uwagę na to, czy nie jest to objęte jakimiś licencjami. Musi być przy tym obrazie wyraźnie powiedziane, że możesz go wykorzystać. Pomyśl sobie, jeżeli zdobędziesz już wielką, ogromną popularność, a ktoś dostrzeże, że jego obraz został skopiowany bez jego wiedzy, upowszechniany bez jego pozwolenia. Wiesz, jak wielką karę możesz zapłacić? Poza tym mogą Cię na tym, że YouTube zbanować. Także zwróć na to uwagę. Okładka rzucająca się w oczy, z pełnymi prawami autorskimi po Twojej stronie. Przechodzimy do tytułu. Tytuł też musi być jakiś zaskakujący, niezwykle ciekawy, może nawiązujący do ostatnich wydarzeń na świecie czy w Polsce, nawiązujący do tego, co się dzieje w internecie. Tak, aby wyszukując jakieś inne rzeczy, Twój widz trafił na Twój tytuł, zainteresował się okładką i wszedł na film. Jak jeszcze zrobić, żeby był łatwo film znajdowalny, żeby było dużo wejść? No oczywiście tagi. Tagi. Nad tagami musisz mocno popracować. Tagi powinny, tak jak i tytuł, nawiązywać do ostatnich wydarzeń. Zadaj sobie trochę trudu. Poszukaj w internecie, jakie frazy, jakie zdania, jakie słowa są najczęściej wyszukiwane. W tagach umieść te słowa. Tak, aby człowiek szukający przepisu na sok pomidorowy od razu odnalazł Twój film mówiący o literaturze norweskiej. To, że się nie bardzo to wszystko będzie trochę zgadzać z treścią filmu, trudno. Robisz ten film po to, żeby miał oglądalność, po to, żeby mieć dużo wejść. A może ktoś zostanie? Zainteresuje się?
Nie jest to specjalnie dobre, ja tego nigdy nie robię. Natomiast ty pracujesz nad tym, żeby była oglądalność. Treść filmu. Wbrew pozorom nie jest to aż tak ważne. Ważne jest, w jaki sposób ta treść filmu będzie podana. Tutaj nie patrz na moje filmy, gdzie stoję, siedzę, po prostu mówię do ciebie. To jeżeli chcesz mieć wielką oglądalność, to nie jest dobre. Na filmie musi cały czas coś się dziać. Najlepiej, żeby na początku za twoimi plecami wybuchł wulkan, a ty biegniesz, uciekasz przez lawą i w tym momencie coś mówisz do widza, cokolwiek. Na koniec filmu podbiega do ciebie trzygłowy jednorożec i unosi cię w powietrze, ratując od niechybnej zguby. Coś takiego byłoby idealne. Oczywiście tego nie nakręcisz. Ruszaj się. Na filmie musi być ruch. Ruszaj się, mów, ale też głos, intonacja. Muszą być momenty zawieszenia, muszą być momenty dramatyczne. Staraj się, aby to był film pełen ruchu, treści, kolorów. Nie wiem, może mówiąc coś do widza, nagle stań na głowie i zacznij recytować norweską poezję. To musi być coś, co przyciągnie uwagę, co nie pozwoli widzowi się oderwać, co go nie znudzi, po prostu nie znudzi. Na moich filmach, gdzie tego ruchu w zasadzie nie ma, jest część widzów, którzy po krótkim czasie rezygnują. Są to nowi widzowie, którzy stwierdzają, że po prostu to nie jest to nie jest ta ich rozrywka do porannej kawki, którą chcieliby mieć. Jeżeli zastosujesz się do tych wszystkich wskazówek, prosto, krótko, to na pewno będziesz mieć dużą oglądalność. Ciekawa treść, która tutaj akurat nie jest najważniejsza, ale też podniesie ci tą oglądalność. Więc działaj, zdobywaj lajki, zdobywaj nowych widzów, zdobywaj subskrybentów, wznoś się na YouTube w górę, a może na tym zarobisz, może nawet sporo zarobisz, może zyskasz popularność, ale czy naprawdę tego chcesz? Tu przechodzimy do drugiej części mojego filmu i tu chciałbym powiedzieć, jak naprawdę dobry film zrobić. Tutaj nie idziemy w ilość, tutaj nie idziemy w lajki, dislajki, oglądalność. Tutaj idziemy w widza. Według mnie naprawdę dobry film to jest film, który przyciąga do twojego kanału ludzi podobnych do ciebie. Ludzi podobnie myślących, ludzi, którzy mogą ewentualnie z tobą wspólnie działać w jakiejś sprawie. Film, który przyciąga widza, powiedziałbym, widza premium. Kogoś myślącego, kogoś głębokiego, kogoś, kto naprawdę chce cię słuchać. Zapewniam cię, że 10 takich widzów jest dużo więcej warte niż 10 tysięcy widzów przypadkowych. Jak to zrobić, żeby taki film był dobry? Przede wszystkim, i chyba jest to jedna z najważniejszych spraw, jeżeli nie najważniejsza i nie główna. Mów z serca, mów z duszy. Mów to, co naprawdę myślisz, niezależnie od tego, jaki mógłby być tego odbiór. Mów o tym, do czego jesteś głęboko przekonany, przekonana. I mów o tym, co wiesz, na czym się znasz. Nie mów o rzeczach, które są ci w zasadzie obce, tylko gdzieś kątem ucha usłyszałaś. Bo to jest do sprawdzenia. To jest do sprawdzenia. Widzowie zobaczą, że opowiadasz o rzeczach, na których się nie znasz, i wtedy nie zyskasz dobrego widza.
Czyli mów o rzeczach, które znasz, o których sporo wiesz. Mów z serca, mów z duszy. Mów prawdziwie, mów tak, jakbyś zwracał się do przyjaciela. Wtedy niezależnie, czy będą to filmy na temat magii, literatury, poezji, gotowania, szycia, kroju, niezależnie od tematu. Wtedy zyskasz widzów, którzy zostaną z tobą, którzy będą stworzyli z tobą pewnego rodzaju wspólnotę, którzy będą cię cenić i dla których te filmy naprawdę warto robić. A więc cóż, zapraszam cię do kreowania rzeczywistości poprzez twoje filmy na YouTube. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.